Dzień dobry kochani, dzisiaj jest niedziela, postanowiłam nagrać taki foodbook mamy i Ariany. Jak wiecie, ja jestem na intermittent fasting, dlatego ja z rana nie jem, ale z dzieckiem oczywiście jest inaczej i postanowiłam jej, że będzie bardzo gorąco, 30 stopni, dlatego postanowiłam jej zrobić coś zimnego. Ma ochotę na smoothie bowl. Smoothie bowl, ma ochotę na koktajl, na smoothie, a ja stwierdziłam, że nie zrobię smoothie bowl, dodam jej do tego owoce, czymś tam posypię. Zobaczcie, znalazłam coś takiego w Lidlu, to jest marchewka, dynia i owoce, taki mix, także zobaczymy. Kiedyś już kupowałam, one nie są, są chyba trzy saszetki, teraz otworzę zresztą trzy saszetki, jest to bardzo wygodne naprawdę, żeby dziecku wrzucić, one nawet nie są, słuchajcie, drogie, a są tutaj same właśnie tylko owoce, także tak to wygląda. Zaraz to wrzucę do blendera. Wygodne, jeśli chce się właśnie dziecku coś szybko zrobić, a nawet sobie, a nie kroić owoców. Do tego doleję troszeczkę mleka migdałowego, niesłodzonego. Stwierdziłam, że jeszcze do tego banana dorzucę, żeby konsystencja była trochę lepsza. Ja nie jestem specjalistką od smoothie bowls, dlatego że ja koktajli zwykle nie robię, no ale dobra, wydaje mi się, że konsystencja jest ok. Tak to wygląda. Dobra, postanowiłam jej jeszcze tutaj posypać, dodać malinki troszeczkę borówek. Postanowiłam jej dodać jeszcze taką mieszankę z Mixit.pl. To są płatki, słuchajcie, kukurydziane, troszeczkę kokosa, owoce, jest to bez dodatku cukru. Tutaj są jeszcze kawałki owoców, mango. Zobaczcie, Arianka je bardzo lubi, bo już tyle wyjadła z takiej dużej tuby. W ogóle świetny pomysł, słuchajcie, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Dla dzieci tutaj liski sobie jedzą, mają bardzo fajne mieszanki, zresztą można sobie samemu zrobić, stworzyć taką mieszankę właśnie na ich stronie Mixit. Sprawdźcie, zostawię Wam linka na dole. Także tak się prezentuje śniadanko dzisiejsze Ariany na taki bardzo gorący dzień. Moi drodzy, moje dziecko sobie zażyczyło jajko na bekonie z ogóreczkiem i z pomidorkiem do tego smoothie. I postanowiła sobie, chciała, żebym jej przelała to smoothie bowl do kubeczka. Jeśli zastanawiacie się, czy moje dziecko jest na intermittent fasting, to powiem Wam, że oczywiście nie, bo dzieci muszą się inaczej odżywiać, prawda? Intermittent fasting jest tylko i wyłącznie dla dorosłych. Choć nie zmuszam jej z samego rana do... nie wciskam w nią jedzenia, jak się tylko obudzi, to ona mi sama zawsze mówi, kiedy jest głodna, prawda? A również, jeśli ma ochotę dla lalki też, proszę, dobrze. A jeśli sama sobie też wybiera, ona też wie, co chce, oczywiście daje jej jakieś tam dobre wybory. I jeśli ma ochotę właśnie na jajkę na bekonie, ona mi zawsze sama, przeważnie mi sama powie, na co ona ma ochotę, prawda? Także tak to właśnie wygląda u nas. Popije sobie tam trochę tego smoothie i zje sobie takie śniadanko dzisiaj. Lalki jedzą? Trzy lalki jedzą? A Arianka co je? Dobre? Moi drodzy, moi kochani, lecimy z Arianką na basen, dlatego przygotowałam nam, w sumie dla mnie to będzie lunch mój. Dzisiaj jest bardzo gorący dzień, więc skroiłam połowę arbuza dla mnie, dla Arianki i mamy dużo tutaj czereśni. Także weźmiemy to na basen, dla niej będzie snack, a ja będę, dla mnie to będzie lunch, przypuszczam. Obiad dzisiaj jest inspirowany moim dzieckiem, dlatego że zażyczyła sobie pastę. I powiem Wam tak, ja tą pastę robię z mięsem mielonym z indyka, tak to wygląda. Dodaję papryczkę chili, świeże pomidory i cebulę i czosnek, dużo, z przyprawami, wiadomo, bazylia, oregano, te sprawy. Dodałam jeszcze kukurydzę, tak dzisiaj pierwszy raz w sumie do tego dodałam kukurydzę, nigdy wcześniej nie dodawałam. A że ja uwielbiam wszystko, co świeże, jakieś warzywa i liście, to dodałam jeszcze na to właśnie sałatę
i bazylię świeżą. I tak sobie będę jeść, to jest dosyć duża porcja, dlatego że żadnego takiego posiłku oprócz owoców jeszcze dzisiaj nie jadłam. Moje dziecko zasnęło, ale będzie jadła to samo na obiadek, gdyż sobie taką pastę zażyczyła. Ona bardzo lubi pastę. A ja Wam powiem tak, że to dzisiaj jest akurat mój dzień taki, kiedy jem węglowodany. Ja przeważnie jem low carb, czyli bardzo mało węglowodanów, nie licząc oczywiście warzyw, które mają dużo błonnika w sobie, ale dwa dni mam w tygodniu takie, kiedy jem troszeczkę więcej węglowodanów, także dzisiaj było dużo owoców. Zresztą jest to ciepły dzień i ja przeważnie jem więcej warzyw niż owoców. Skupiam się na warzywach, a nie na owocach, ale w takie dni jak dzisiaj, właśnie w takie gorące dni, kiedy są upały, zdecydowanie arbuzy, tego typu rzeczy, wszystkie jakieś tam letnie takie owoce, właśnie czereśnie, zjadłyśmy tego troszeczkę na basenie i zdecydowanie w takie dni owoce włączam do menu, czy menu po polsku. I dzisiaj właśnie jem teraz pastę, zwykle past, takich rzeczy właśnie mówię na co dzień, raczej nie jem, skupiam się na jakimś, na tłuszczach, białkach i warzywach, ale dzisiaj mam ładowanie węgli. Co masz, Arianka? To jest lody, tak? To są lody. Teraz Arianka je sobie. Słuchajcie, jest naprawdę dzisiaj gorący dzień. Dlatego Arianka je teraz loda, którego samego zrobiłyśmy. Tutaj są bodajże, pokaż. To są chyba pomieszane maliny. Słuchajcie, ja tutaj same owoce mieszam czasami z mlekiem kokosowym i z bananem na przykład. A tak właśnie. I to Arianka je teraz na wieczór. A ja Wam powiem szczerze, że mam ochotę na płatki z zimnym mlekiem migdałowym. I tutaj mam płatki z Mixit. Takie mam różne mieszanki. Ta mieszanka to jest akurat Zdrowy Start. I ja mam loda. Ta mieszanka to jest akurat Zdrowy Start. Tutaj są płatki kukurydziane. Ale wiecie co? Na co mam ochotę? Mam ochotę na te. Uważaj, gdyż te są z zieloną herbatą zmieloną. Są też jagody goji. Pomieszam sobie chyba te i może dodam tą Arianki mieszankę, bo tam są tam jest mango i płatki kokosowe, na które mam akurat ochotę, więc sobie pomieszam z mlekiem migdałowym, a Arianka ma lodach, tutaj Wam pokazuję. Pomieszałam, słuchajcie, sobie tą mieszankę z zieloną herbatą i tutaj ta mieszanka to jest mieszanka w równowadze, trwały efekt. Ona jest z ananasem. Mam ochotę na coś właśnie takiego orzeźwiającego. To jest mojej mamy. To jest twojej mamy, tak? Ja jestem. Dobrze, ty nalej. Już starczy chyba. Że troszeczkę. Dobra. Tak będziemy sobie jeść. Mam ochotę na coś właśnie zimnego w ten gorący dzień. I tak właśnie kończę dzień. To jest jakby carb backloading, więc na jutro będę miała na rano zdecydowanie energię. Tu masz loda w kadrze Ariany Lud. Zdecydowanie jutro będę miała na energię na trening jutrzejszy. Ludzie często pytają, jak to możesz rano nie jeść nic przed treningiem, ale słuchajcie, jeśli ja dzisiaj zjem, to ten organizm naprawdę jeszcze tego nie przetworzy do jutra rana i zdecydowanie zużyjecie to, co zjecie dnia poprzedniego lub jeszcze wcześniej na energię na trening. Nic się nie stanie. Arianka Wam chciała pokazać, co ma. Co masz? Jarmuż. Jarmuż? Sama zbierałaś? Gilasz mnie? Poczekaj, ale nie ruszaj się. Pokaż ten jarmuż. No zobacz, upada ci wszystko. Powiedz, same zbierałyśmy jarmuż, tak? Tak. Bardzo dobrze, jutro zjemy na obiadek, tak? Z naszego ogródka. Powiedz, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy. Powiedz, lajkujcie. Jajkujcie. Nie jajkujcie, tylko lajkujcie. Powiedz, nie jajkujcie, lajkujcie. Powiedz, subskrybujcie. Jajkujcie. I subskrybujcie. Subskrybujcie. Powiedz, dziękujemy, pa, pa. Dziękujemy, pa, pa. Dzień dobry, kochani, dzisiaj jest kolejny dzień,
postanowiłam nakręcić jeszcze jeden dzień, dlatego żebyście mieli jakiś obraz tego, co ja jem przede wszystkim na dniu takim low carb i na takim dniu, kiedy jem więcej węgli. Dlatego dzisiaj będzie akurat dla mnie low carb dzień, więc chciałabym wam pokazać. Dla Arianki właśnie szykuję i szykujemy się zaraz na siłownię, ona później idzie na basen, na lekcję pływania i ja zawsze, jak ją zostawiam na siłowni, tam jest takie przedszkole i zawsze jej jakąś taką przekąskę szykuję, więc tutaj mamy, zawsze mam wodę dla niej przygotowaną i słuchajcie, ja mam taką puszkę tutaj z takimi dobrociami dla niej i zawsze coś wybiorę, jakiegoś takiego snacka, wybiorę jednego albo dwa w sumie dzisiaj, bo po pływaniu też jej coś dam i zobaczcie, co tutaj mam, tutaj akurat wysypały mi się tutaj, to są takie urban fruit tutaj w Anglii, są same owoce bez dodatku właśnie cukru i ona przeważnie lubi mango z tego, tutaj był ananas akurat, ale mi się wysypał cały, bo kiedyś chyba część zjadła, więc wyrzucam to, czyli tego nie mamy, ale tutaj mam teraz również z Mixit chrupiące owoce, mieszanka leśna. Słuchajcie, te są mrozem suszone owoce, ona bardzo je lubi. Jeśli już jesteśmy przy tym, to chciałabym wam polecić tą stronkę na internecie, jeśli jesteście w Polsce, jest naprawdę super. Mają bardzo dużo produktów, które są bez dodatku cukru, a dla mnie to jest na przykład jako mamy ważne i wiadomo, jeśli chodzi o moją dietę również, także możecie dużo fajnych rzeczy zobaczyć, znaleźć na tej stronie, macie również kod zniżkowy, wszystko znajduje się pod filmem. Tutaj mam również taką mieszankę bakalię do kieszeni, również z tej stronki, więc mogę jej wziąć coś takiego, co tutaj jeszcze mam, również z tej strony mam mixitki, już wcześniej wam chyba pokazywałam. To są takie batoniki, suszone owoce przeważnie, bez dodatku właśnie cukru, suszone owoce i orzechy. Co mam jeszcze w takiej puszce? Tutaj mam również, to chyba w Aldi kupiłam kiedyś, to też są suszone owoce, tylko i wyłącznie suszone owoce, to jest jabłko akurat i gruszka. A również mam takie rodzynki, nie wiem czy w Polsce coś takiego jest, ale tutaj słuchajcie, tak fajnie dla dzieci robią rodzynki właśnie tam z jakimś psim patrolem czy coś takiego. Ariana właściwie takie rodzynki jadła od dziecka, od maleńkości i ona je na przykład uwielbia. Również mam jeszcze taką, mam takie mniejsze też również z Mixit, mam takie również mniejsze batoniki. W takiej postaci, tak one wyglądają, że można sobie właśnie sobie czy dziecku przeważnie, ja to dla niej mam tutaj do kieszeni włożyć, również słuchajcie, to są bez dodatków jakieś śmieci, także warto mieć takie przekąski w domu, czyli wybiorę jej dwie takie przekąski stąd i skroję jej jeszcze melona. Także to dzisiaj dam jej do na taką przekąskę, drugie śniadanie powiedzmy, bo zaraz wstanie, będę musiała ją obudzić, bo wczoraj poszłyśmy późno spać i będę musiała ją obudzić i dać jej coś do jedzenia, a to już tam zje, czyli jedna przekąska będzie tam, na przekąskę będzie miała melona, jedną z tych przekąsek i później jedną po pływaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Arianka postanowiła dzisiaj zjeść takie płatki. Takie zjesz. Nałożysz sobie łyżeczką? Tak. Ty nałożysz, tak? Tak, żebyś nie wysypała. Dzisiaj mamy płatki takie. To są płatki owsiane, taka mieszanka degustacyjna to się nazywa. Tak? I Arianka sobie zażyczyła z ciepłym mlekiem. Tak? Już starczy? Chyba starczy już, tak? I dodamy jakie mleko do tego? Czy możemy posmakować? Czy mogę posmakować? Dobre? Tak? No powiedz, bo ciebie nie widać. Dobre? Ha. Bardzo? Chcesz jeszcze? Mleczka do tego ci zaraz dolejemy, tak? I to będziesz miała na śniadanko. Ja chcę jeszcze. Dobre? Mhm. To teraz czekamy, aż się mleczko zagrzeje. To są dla mnie. To są tylko dla ciebie, tak? Dobra, już mleczko jest ciepłe. Teraz uwaga, odsuń się.
Dobra, dzisiejszy lunch dla mnie i dla Ariany to będą szaszłyki z piersi z indyka. Tutaj sobie przyprawiłam i zrobię sobie na grillu takim. Następnie do tego będzie jarmuż z naszego ogródka, które Arianka wczoraj pomagała mi zrywać, i brokuły, także zobaczycie efekt końcowy. Pokażę Wam dzisiaj w sumie taki przepis na napój orzeźwiający, który wymyśliłam ostatnio sama. Kupiłam tą herbatkę zieloną w Polsce, bodajże w Biedronce. Zielona herbata to jest z owocem pigwy. I zaparzyłam tą herbatkę tutaj. Ona mi się w sumie wczoraj wieczorem zaparzyła. Także jest od wczoraj. Napój orzeźwiający. Dodam do tego kostki lodu i listki mięty z własnego ogródka. Co tutaj jest? Ty chcesz zanieść? Tutaj mamy tak szaszłyczki. Już ci dam. Ty chcesz pokazać? To już wszystko widać, wiesz? Daj mi na to. Ty chcesz pokazać, tak? Poczekaj. Dobrze, Arianka chce być kamerzystką. No poczekaj. No trzymaj tak. Musisz trzymać się tak, żeby się nie ruszało, tak? Tak, trzymaj. Co my tutaj mamy? Jarmuż, brokuły i szaszłyki. Dodałyśmy jeszcze do tego pomidorki i owoce. Oliwki, nie owoce. Tak? Smacznie to wygląda? Tak. No to jemy. Idziemy na balkon robić piknik. Zobaczcie, teraz będziemy jeść, tak? Taki mamy piknik sobie na balkonie. Wymyśliłyśmy. Dobre? Dobrze, już ci daję, proszę bardzo. Dobra, czas na moją przekąskę. Ja sobie zjem kilka czereśni i troszeczkę pekanów. Ach, no i Arianka oczywiście nie zjadła całego lunchu. Później stwierdziła, że chce pastę. Mam jeszcze pastę od wczoraj, także dojadła troszeczkę tej pasty. Trochę. Co robimy, Arianka? Kalaczki i ja smarowam. Smarowa mnie, tylko smaruje. Czym smarujesz? Kremem proteinowym o jakim smaku? Kokosowo mi. Dałowy. Mhm. Pięknie. Co ty robisz? Wyjadasz. Powiedz, co masz na swoim pancake'u? Borówki i maliny i rozwinki. Lubisz takie? To jest pancake proteinowy, słuchajcie, białkowy omlet na naszą kolację dzisiaj, a Arianka wyjada. Ja cię nie mogę. I tak oto właśnie wygląda mój ostatni, nasz ostatni posiłek. Twoje też damy, tak? Proszę, to jest Arianki. Tak? Tak wygląda nasz ostatni posiłek. Tak wygląda ostatni posiłek dnia. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, zostawcie lajka pod filmem. Powiedz, Arianka, zostawcie lajka pod filmem. Subscribe. Powiedz jeszcze raz. Subscribe. Powiedz po polsku. Subskrybujcie nasz kanał. Ona to z innych filmów, no, z jakichś bajek. If you like co? Best. Powiedz subscribe to our channel. I powiedz lajkujcie. Lajciujcie. Ostatnio było jajkujcie, teraz lajciujcie. Powiedz do zobaczenia. Lajkujcie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Buziaki.